Pierwsze pytanie jest tendencyjne, bo w zasadzie chcę się dowiedzieć, co chodzi w projekcie 3090. Proszę. To jest taki projekt, że jestem sam najczęściej w pracy i chciałbym zrobić coś z ludźmi. I wyciągamy rękę do. Wyciągam ja rękę w zasadzie po dźwięki, które będą obcego pochodzenia, czyli nie będą to moje dźwięki tylko i wyłącznie. I z tego tak naprawdę dopiero zaczynam pracować nad nowym kawałkiem. I z tego właśnie się rodzi projekt, czyli tak naprawdę jestem zależny od tego, co ludzie mi wyślą, bo to może się przerodzić we wszystko i nie jestem w stanie przewidzieć, gdzie to pójdzie. I to jest najciekawsze właśnie dla mnie jakby aspekt tego projektu, najciekawszy. Czyli wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam zaangażują się albo usłyszą o tym projekcie, będą twoją orkiestrą, teoretycznie. Totalnie. Jest w zasadzie to, chodziło mi to po głowie przez parę lat. I zdarzyła się okazja, bo sam bym tego nie zrobił. Jest to dość trudne logistycznie, bo musi powstać po prostu, wiesz, państwo, miasto w internecie, które jakby cała obsługa wysyłania, kontrolowania tego i tak dalej. I co fajniejsze, te dźwięki będą jeszcze z wideo. I na koniec, jeżeli zrobimy teledysk i dźwięk, który wykorzystam muzycznie, będzie też podparty wideo, to wtedy się jest również w teledysku. Czyli najfajniejsze jest to na przykład, że jeżeli marzyłeś o tym, żeby być wspaniałym wirtuozem instrumentu o nazwie banjo na przykład, albo suka biłgorajska, albo jakimkolwiek instrumencie muzycznym, ale nie do końca poświęciłeś czas, żeby go wyćwiczyć, to możesz mi podesłać proste dźwięki, takie jak tylko jesteś w stanie na przykład z niego wyciągnąć, jakikolwiek dźwięk jesteś w stanie z niego wyciągnąć. I ja pomogę ci zostać gwiazdą rocka albo gwiazdą suki biłgorajskiej na przykład. Czy to będą jakieś dźwięki typowo ambientowe, nie wiem, tak jak mówisz, to będą sample pojedyncze, czy kompletnie ludzie mogą nagrać, nie wiem, solówkę na drumli, nagrać z tego wideo, wrzucić do ciebie, a ty zobaczysz, co z tej solówki na drumli da się wyjąć? Totalnie, stary, to jest najciekawsze, że jak sobie pomyślałem o tym projekcie i nagle się okazało, że możemy go zrobić, to wiesz, to jest jak dziecko, myślisz sobie, co będzie i rzeczywiście może być wszystko. I cholera wie, może mamy w kraju na przykład tylko gitarzystów rockowych, będzie rockowy kawałek. Może mamy jazzmenów, a wiem, że mamy, tylko pytanie, kto co wyśle. I będę po prostu wybierał, może to być wokal, może to być instrument i ten najciekawszy aspekt, wcale nie muszą to być instrumenty muzyczne. Czyli mogą być też dźwięki, jak usłyszysz coś fajnego, inspirującego. Ktoś gra na wiadrach. Totalnie. Ale w ogóle nie musi nawet grać, może po prostu to być przejeżdżający pojazd jakiś, cokolwiek. Śmieszny dźwięk, nie wiem, otoczenia, coś w domu, nie wiem.